mówi, że nie można kupić takich rzeczy jak miłości do Pana Boga, no ale... I ma rację, bo tutaj u świętej Anny nie mają racji. Nawet policję wzywali, że tu wrzeszczą w nocy, krzyczą. Czerwona Zośka chwyciła się za szaty Bartołda i mówi, że musi go wydać. No to przecież głupie to baby są. Teraz waży Czerwona Zośka maciocha 100 kilo, ale moje koleżanki policjantki mówią, że Czerwona Zośka jest bardzo inteligentna. Ja mówię, że ona chyba była inteligentna, ale jak jest nauczycielką rosyjskiego, to ponieważ podrywała chłopaków, to dawno ją nawet ze szkoły zwolnili. No.